24 kwietnia 2014 roku, drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Co ci sprawiło największą trudność? Część biologiczna z części przyrodniczej była bardzo skomplikowana, a jako że mało powtarzaliśmy akurat te zagadnienia, to prawie nic nie wiedziałem. Więc... Z czegoś dziś były egzaminy? No, dzisiaj była matematyka i przyroda. Jakie wrażenia po egzaminach? No całkiem dobrze, nie jest jeszcze źle. Matma była całkiem łatwa oprócz ostatniego zadania, co każdy się pomylił, ale biologia była też dobrze, poszła, chemia też, w sumie fizyka chyba była najtrudniejsza. Co wam sprawiło największą trudność? Ostatnie zadanie z matematyki. Było bardzo trudne, trzeba było obliczyć pole powierzchni dużego sześcianu i porównać je z polem powierzchni figury wytworzonej przy usunięciu paru małych sześcianów. Z dużego sześcianu. Miałam problem z ostatnim zadaniem. Szczerze mówiąc nie pamiętam, jaka była jego treść. Matematyka była łatwa dosyć poza ostatnim zadaniem, a tak to fizyka była najtrudniejsza. Co sądzisz o egzaminach gimnazjalnych? Uważam, że były dość proste, aczkolwiek na przykład przyrodnicza część była trudniejsza. Matematyka była prosta, polski był prosty. Czekaj. Egzamin gimnazjalny. I w sumie nic trudnego nas tam nie spotkało. Chyba ja myślałam, będzie matematyka, wulga albo piątka.